Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich sympatyków spotkań ze Słowem i Muzyką. To dzisiejsze spotkanie jeszcze w takiej słabszej jakości i w słabszych warunkach. Natomiast chcę się z Państwem podzielić refleksją na temat dzisiejszego psalmu. Psalmu 71, tego fragmentu, który słyszymy w niedzielnej liturgii. Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki. Bądź dla mnie skałą schronienia. Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją. I zestawiam słowa tego psalmu z dzisiejszymi czytaniami, z pierwszym czytaniem i z Ewangelią. Bo gdy popatrzymy na sytuację chociażby proroka Jeremiasza, który przecież został posłany przez Boga, aby głosić Jego prawdę swoim ludziom, swoim rodakom, a niejednokrotnie próbowano zostawiać na Niego pułapkę, niejednokrotnie próbowano Go zabić, bo głosił słowa trudne, niewygodne. Tak samo nasz Pan Jezus Chrystus. Mamy dzisiaj przedstawione to wyraźnie, jak wielką wściekłość wywołał wśród swoich, wśród tych, z którymi dorastał, wśród których mieszkał, swoich rodaków. Nie posłuchali go, zlekceważyli, a nawet jeszcze chcieli go strącić, wyprowadzili go za miasto i chcieli go strącić w przepaść z urwiska. Właśnie. Ale co spowodowało, że i prorok Jeremiasz, i Jezus byli tak nieugięci i wypełniali misję, którą zlecił im Bóg? Przede wszystkim myślę właśnie dlatego, że byli zasłuchani w głos Boga. To ten głos był dla nich najważniejszy. Oczywiście Pan Jezus, Syn Boży, więc On był w stałym tym kontakcie z Ojcem, tak? Ale gdy popatrzymy na Jeremiasza, to człowiek zwyczajny, tak jak każdy z nas, też pewnie mający swoje różne grzechy i słabości, a mimo to się nie poddawał. I wielu proroków miało to doświadczenie, że gdy właśnie nie głosili, gdy powstrzymywali się od głoszenia trudnego słowa, to słowo ich jakby od środka paliło, niby ogień, i nie wytrzymywali. Musieli iść, musieli głosić. Apostołowie zresztą po zmartwychwstaniu Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego, gdy będą głosić słowo, też będą niejednokrotnie stawiani przed sądami, mówili: my nie możemy. Nie możemy nie głosić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. I tutaj znowu wracamy do treści dzisiejszego psalmu. W Tobie, Panie, ucieczka moja. Ty jesteś moją skałą. Ty jesteś twierdzą warowną, w której mogę się schronić. I to jest takie wielkie wołanie Pana Boga dzisiaj, byśmy jeszcze bardziej Jemu zaufali, gdy tyle lęków wokół nas i niebezpieczeństw, które czyhają, czy to widmo konfliktów zbrojnych, czy chociażby te straszne wichury, które teraz nawiedzały Polskę i uczyniły tak wiele szkód. I takich sytuacji w naszym życiu, w naszej codzienności jest na pewno wiele i jeszcze będzie wiele. Może właśnie to jest ten czas, byśmy jeszcze bardziej zaufali Bogu, jeszcze bardziej do Niego przylgnęli, w Nim upatrywali źródło naszej siły i w Nim odnajdywali to poczucie bezpieczeństwa. To może na tyle z refleksji nad dzisiejszym słowem. I chciałem również zaproponować Państwu, jeżeli chodzi o muzykę, dziś jeszcze nie w formie prezentacji organowej, gdyż jeszcze nie mam dostępu do materiałów, ale znowu będzie zamieszczony, tak jak przy okazji poprzedniego spotkania, link do interesującego koncertu, który odbył się w ramach 15. edycji Festiwalu Twórczości Religijnej Fide Amore. Jest to konkurs laureatów 5. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Fide Amore, którego przedmiotem było skomponowanie muzyki do jednego z poematów świętej Hildegardy z Bingen. To poemat O Kościele Niezmierzony. Trzy nagrody główne, 4 wyróżnienia.
wśród nich również mój utwór się znalazł wśród tych wyróżnionych. Ale co było pięknym doświadczeniem koncertu, że każdy z twórców przedstawił interpretację muzyczną tego poematu w oryginalny, zupełnie inny sposób. I myślę, że dziś warto byśmy również sięgali do nie tylko tych historycznych utworów, ale także do twórczości współczesnych twórców. Zapraszam więc do wysłuchania tego koncertu laureatów, do którego link Państwu udostępnię. No i może jeszcze też jeden link do ważnego wydarzenia, jakie miało miejsce w minionych dniach. Otóż w czwartek odbyła się inauguracja i poświęcenie odbudowanych organów Englera w kościele garnizonowym w Bazylice Świętej Elżbiety we Wrocławiu. Ogromna, kosztowna inwestycja. Odbudowano od podstaw ogromny barokowy instrument 54-głosowy i cudowną szafę ze wszystkimi oczywiście zdobieniami, rzeźbami. Zaangażowanych w to było ponad 200 osób, kilka firm i organ mistrzowskich, i rzeźbiarskich, malarskich. Ogromna inwestycja, dokonana, można powiedzieć śmiało, przy współpracy wielu podmiotów i tych publicznych, samorządowych, jak i osób prywatnych. Coś pięknego, na pewno historyczne wydarzenie dla Wrocławia i dla innych rejonów Polski, na pewno też być może jakiś wzór tego, że muzyka w kościele jest też przejawem naszej kultury i ona łączy ludzi. Tutaj nie ma pytania o politykę, o jakieś o światopogląd. Piękna muzyka, która potrafi wzbudzić też szlachetne uczucia w nas, prowadzi nas do Boga i łączy nas jako ludzi ze sobą. Dlatego dziś te dwa koncerty, linki do nich Państwo znajdziecie w komentarzu, w opisie tego filmiku. Będzie to właśnie koncert laureatów konkursu kompozytorskiego Fide et Amore z utworami Oortzicht Ecclesia napisanymi do poematu świętej Hildegardy z Bingen, a drugi koncert to koncert, który wykonał profesor Lorenzo Gielmi na odbudowanych organach Bazyliki Świętej Elżbiety we Wrocławiu. Myślę, że w taki czas, gdy pogoda nas nie rozpieszcza, te dwie pozycje będą dobrym wypełnieniem czasu. A już kolejne spotkanie z muzyką i słowem w normalnej formule. Pojawi się też muzyka w filmie i kolejne prezentacje organowe i również muzyka wokalno-instrumentalna. Pozdrawiam Państwa serdecznie, życzę dobrej, spokojnej niedzieli. Do zobaczenia za tydzień. Szczęść Boże.